Co mam czynić? Wspólnie z młodzieżą naszej archidiecezji pytamy, co chcieli nam przekazać papieże w orędziach na Światowe Dni Młodzieży. Przygotujmy się razem na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Dzisiaj w studiu gościmy uczniów ze szkoły zakonu PR-ów, klasa, która? Druga klasa, ale klasa szczególna, bo klasa dziennikarska. Wspólnie przeczytaliśmy orędzie Jana Pawła na 14 Światowy Dzień Młodzieży. Teraz spróbujemy z tego orędzia coś wyciągnąć. I w studio dzisiaj z nami są Tomek, Kamila, Piotr, Ada i ksiądz Wojciech, a nie ma z nami dzisiaj wyjątkowo Huberta, ale bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Czytaliśmy to orędzie i czuliśmy wszyscy, że jest trudne. Tak, jest tak, trudne. Tak. Co sprawiło wam najwięcej trudności? Samo zrozumienie tekstu jest jednak pisany w sposób bardzo formalny i ciężko zrozumieć go, przeczytając tylko raz. No i też papież porusza bardzo dużo wątków i trudno też to tak wszystko ogarnąć za jednym razem, bo tutaj jedno, tutaj drugie i się tak też trochę wszystko miesza. Ciężko to połączyć jakby ze sobą. Wydaje się, że to się w ogóle nie łączy. Bo ja tu muszę usprawiedliwić młodzież, że trochę z zaskoczenia, ale to tak specjalnie, żeby na świeżo wszystko było i rzeczywiście nie było czasu, żeby bardzo, bardzo wnikliwie analizować ten tekst, ale też nie o to by nam może chodziło, tylko o to, żeby spróbować go odnieść do życia. I ja bym zaproponował, żebyśmy zaczęli może od środka tego orędzia, właśnie tam jest odwołanie do tej przypowieści o synu marnotrawnym, tym, który powraca. Jak na to patrzycie, na tą Ewangelię, Tomek? Z tego, co sobie tutaj pozakreślałem trochę, to myślę, że tak jak tu papież pisze, że początkiem każdego prawdziwego nawrócenia jest Boże spojrzenie, to faktycznie trochę tak jest, że musimy trochę przylgnąć do tego Boga, żeby się móc nawrócić i bez Pana Boga to tak średnio nam to wyjdzie. Jest dla was przemawiająca ta Ewangelia? Ona jest tak bardzo barwna o tym synu, który odchodzi, potem wraca, potem jest ten drugi syn, co ciągle jest, ale w sumie niezadowolony. No i w tym wszystkim postać ojca, który tak naprawdę jest obrazem Ojca Niebieskiego. Myślę, że daje nam taką nadzieję, że cokolwiek byśmy nie zrobili, Pan Bóg będzie nas kochał zawsze. Nieważne od naszych czynów, jeżeli będziemy chcieli do Niego wrócić i będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy źle i będziemy to żałować, to wybaczy nam. Kamila się uśmiecha potwierdzająco. Potwierdzam, nie, bo jak ksiądz mówił kazanie odnośnie tej Ewangelii i zwrócił uwagę na taki fajny fakt, że motywację tego syna, który zostawił ojca, wziął cały majątek i poszedł, no jak on wracał, no to on właśnie nie miał takich motywacji, że no ja teraz tutaj zgrzeszyłem. Znaczy, on tam mówi, że zgrzeszył, tak? Ale prawda jest taka, że on wrócił dlatego, że już no nie mógł żyć, tak? Został z tymi świniami i tak dalej i poszedł do tego ojca po to, żeby w ogóle mieć jakieś szanse na przeżycie. I no to też właśnie jest taka ogromna nadzieja dla nas, że my możemy wracać do Pana Boga dlatego, że no że właśnie, że jest nam źle, że sobie nie radzimy, a możemy zostać z Nim dlatego, że no że On daje nam prawdziwe szczęście i daje nam tą miłość, także te motywacje mogą być różne. No a jeśli sobie to przełożymy na nasze życie, nie? Bo no my to wiemy, tak? Że Pan Bóg jest miłosierny, jeśli będziemy chcieli wrócić, no to możemy wrócić. A jak to wygląda w praktyce? To jest łatwo jest wrócić? Znaczy, no nie do końca. No, mimo wszystko, nawet jak się mocno tego Pana Boga gdzieś uchwycimy, no to musimy tak wykonać swoją własną pracę i nie zawsze jest to proste. Też jak naród wybrany wychodził z Egiptu, to wychodził tak dobre parę lat. To nie 40. 40, nie. No nie od razu się wszystko zmieniło. Jak wszyscy wiemy, jeszcze w trakcie. Czyli to nie jest tak, że się raz wróci i już jest super. No nie. Każdego dnia trzeba się nawracać na nowo. No i zawsze też mamy wzloty i upadki. I po prostu od tych upadków trzeba się podnieść i iść dalej. A czy nam się to uda, to już jest inna kwestia. Mhm. Ta przypowieść my ją nazywamy o synu marnotrawnym, nie? Ale właściwie ona by mogła śmiało się nazywać, i to niektórzy tak proponują, przypowieścią o ojcu i dwóch synach, prawda? Albo o miłosiernym ojcu. Albo o miłosiernym ojcu, no właśnie. I właściwie ona generalnie to opowiada o tym, że Pan Bóg jest miłosierny i że jest bardzo cierpliwy i że zawsze nas oczekuje i tam jest taki piękny ten obraz, kiedy on wychodzi. Nie, to znaczy jak wychodzi, to znaczy, że musiał wypatrywać, wyglądać, no bo skąd by wiedział, że młodszy syn wraca? No musiał, nie wiem, stać w oknie i patrzeć, tak?
czyli wybiega naprzeciw, ale to samo robi ze starszym synem. Jak ten nie chce wejść, to on też wychodzi do niego. I na przykład dla mnie ta przypowieść właśnie tak pięknie ukazuje, że no chociaż ja też pewnie nieraz jestem albo jak młodszy, albo jak starszy syn, albo jedno i drugie, dwa w jednym, to ojciec wychodzi. To jest na przykład dla mnie piękne, nie? I dla jako młodego człowieka, tak myślę, że jeszcze mogę sobie powiedzieć, to jest bardzo takie w ogóle motywujące do czegokolwiek, nie? Bo gdybym nie to, to właściwie no, mógłbym się zamknąć w takim trochę przygnębieniu, tak? Zostać na poziomie tego młodszego syna, który tam leży w tym błocie z tymi świniami w ogóle i co to w ogóle jest za perspektywa, nie? Żadna. Nie, ale to, że ja wiem, że ojciec zawsze wyjdzie naprzeciw, chociażbym wracał z takich motywacji, no kiepskich, nie? Jak ten wracał, to warto, nie? Podnosić ten trud. Dobra, a co jeszcze wam w tym, chyba że o tym starszym jeszcze powiemy synu. Czujecie jakąś bliskość ze starszym synem czasami? No myślę, że to jest odniesienie do zazdrości, którą posiada każdy z nas i po prostu myślę, że to jest przepowiedź nie tylko o tym, jak Bóg jest miłosierny, ale też o tym, że zazdrość nigdy w życiu nie jest dobra. I trzeba po prostu zrozumieć, że każdy jest równy, no i jednemu się wierzy czasami lepiej, drugiemu gorzej, ale trzeba po prostu zaakceptować swój stan i cieszyć się z tego, co się ma. Też tak trochę to jest nie tyle może o zazdrości, co o takim ocenianiu drugiego człowieka. No też ten starszy syn tak się trochę zachował jak ci faryzeusze tam na początku, że oceniają tego Jezusa, że on, czemu on tam je i pije z tymi grzesznikami. Ten starszy syn też tak właśnie no, ocenia tego ojca, prawda, że zawsze przy nim był, wszystkie jego nakazy, prośby spełniał, no a nigdy ojciec nie zrobił dla niego jakiejś tam imprezy, żeby mógł się pobawić ze znajomymi. Także znaczy wydaje mi się, że trochę ten syn tak czuje się jak ten najemnik, jak ci najemnicy, że tak mimo wszystko jest synem, ale... A to jest właśnie dobry wątek. A nie czujecie się czasami jak najemnicy w kościele? W sensie takim, że zamiast takiej radości, że no jestem w kościele i w ogóle jestem dzieckiem Bożym, to takie no, te przykazania, to nas tak ogranicza, każą nam chodzić, no, bierzmowanie się przygotowywać i to ciągle coś. I właściwie nie ma radości, nie? No, nie mówię nawet o was konkretnie, ale myślę o młodzieży w ogóle. To chyba zależy też od pobudek, z jakich chodzimy do kościoła, bo jeżeli chodzimy, bo rodzice nam każą, tudzież że jesteś po prostu rodzina, no to może być nieszczere. A jeżeli chodzimy faktycznie, że chcemy iść, czy się zdecydujemy, no to przeżywamy to w jakiś jednak sposób i on to nam coś daje. I tutaj myślę, że wracamy do tego, o czym Jan Paweł II mówi i o czym jest to całe orędzie, że jeżeli nie kieruje nami miłość i jeżeli my nie jesteśmy w kościele i nie wierzymy w Pana Boga dlatego, że Go kochamy i dlatego, że mamy doświadczenie Jego miłości, no to właśnie bycie w kościele i wiara w Boga to będzie dla nas właśnie takim najemnictwem, że my jesteśmy tam takimi niewolnikami i my nie będziemy tego rozumieć i nie będziemy widzieć sensu wypełniania przykazań, nie będziemy widzieć sensu chodzenia do kościoła, to nas będzie nudzić. Dlatego, że na mnie kieruje miłość. Ale jeżeli ja mam doświadczenie Pana Boga, jeżeli ja widzę w tym sens, bo widzę, że On mnie darzy miłością i widzę, że te przykazania to wszystko jest z miłości i po to, żeby moja miłość się rozwijała i żeby Pan Bóg w ten sposób okazuje mi swoją miłość, jeżeli ja tego nie widzę, no to dla mnie to właśnie to jest nudne. Ale jeżeli tak nie jest, to ja widzę w tym ogromny sens i to daje szczęście i właśnie poczucie tego, że ja jestem w tej miłości, trwam w niej. To jak przekonać tych, którzy się czują najemnikami, żeby się poczuli, nie wiem, dziećmi Bożymi? Znaczy, mi się wydaje, że to tak nie jest do końca, że, nie wiem, my nie kochamy tego Boga i idziemy tam i będzie nam się nudzić, tylko my go nie rozumiemy, bo też nie ma na co dzień żadnych takich znaków, że istnieje i po prostu wiara w dzisiejszych czasach nie jest jakimś takim, czymś łatwym, o. Bo nie dostrzega się tego Boga w tych różnych rzeczach i wydaje mi się, że dlatego to jest raczej takie niezrozumienie, a nie brak miłości do Niego. Ale być może my Go nie rozumiemy dlatego, że nie doświadczamy Jego miłości, nie widzę działania Jego miłości, dlatego nie rozumiem tego wszystkiego. I właśnie ja myślę, że i to jest pierwsza myśl, jaka mi przyszła w ogóle do głowy podczas czytania tego orędzia, że głównym problemem ludzi w dzisiejszym świecie nawet, no też po części chrześcijan, bo duża część chrześcijan to są właśnie tacy letni chrześcijanie, ale problem jest to właśnie, że ludzie nie mają doświadczenia Bożej miłości, że oni nie widzą tego, nie doświadczają w swoim życiu tego, że Pan Bóg ich kocha. A skoro ja nie doświadczam tego, że Pan Bóg mnie kocha, no to właśnie całe moje działania, całe praktyki religijne, moja wiara w Boga, no nie ma sensu. Ja nie widzę tego sensu
nie widzę właśnie tego, że Pan Bóg w ogóle może istnieć, że może działać w moim życiu, bo ja nie widzę tego, że On mnie kocha. I myślę, że to jest właśnie największy problem. I myślę, że gdzieś tam taką nadzieją i jakimś, nie wiem, pomysłem, jak temu zaradzić, no to jest modlenie się o to, żeby Pan Bóg okazał mi swoją miłość. Może nie tyle okazał, bo On tą miłość okazuje, ale żebym ja żebym ja zauważył to, że On tą miłością mnie darzy i żebym doświadczył tej Jego miłości, otworzył się na to działanie Bożej miłości i no właśnie dostrzegł to. Bo jeżeli ja właśnie nie widzę tej Bożej miłości, no to to wszystko jest bez sensu. Ale w momencie, kiedy ja zacznę to dostrzegać, to życie się całkowicie zmieni. Niepojęta, rozlewasz miłosierdzia strój, zmywasz grzechy, gładzisz winy duszy, którą nęka ból. W Tobie nadziei świeci blask, co dzień wylewasz Boże łask. Ty przebaczenie dajesz mi, bym wiecznie żył. On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie. Kiedy dobrze, kiedy źle, On zawsze przy mnie jest. Wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie. Kiedy dobrze, kiedy źle, Jezus, ufam Tobie. Na, 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 na. Oh, oh. O miłości nieskończona, objawiasz miłosierdzia moc, bierzesz smutek, dajesz radość duszy, którą dręczy zło. Z tęsknotą patrzę w niebo tam, skąd pada deszcz Twych wielkich łask. Gdzie jest Twój miłosierdzia tron i dobroć trwa? On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie. Kiedy dobrze, kiedy źle, On zawsze przy mnie jest. Niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie. Kiedy dobrze, kiedy źle, Jezu, ufam Tobie. Jezus kocha mnie, kiedy dobrze, kiedy źle. On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie, kiedy dobrze, kiedy źle. On zawsze przy mnie jest. Jezus kocha mnie, kiedy dobrze, kiedy źle.
Jezu, ufam Tobie. Papież pisze, my już o tym mówiliśmy też w tej naszej audycji, że właśnie jak zobaczyć miłość Pana Boga i ta kwestia tej wiary właśnie, nie, że no nie widzę na co dzień Pana Boga, no bo nie widzę. No nie widzę Jezusa chodzącego po ulicach. No jest Jezus obecny na Świętym Sakramencie, ale to wymaga wiary. A teraz w codzienności jak? I tu odpowiedzią jest, papież tutaj to cytuje z listu świętego Jana. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I tu jest odpowiedź na pytanie. To znaczy, jak mogę zobaczyć Boga? Mogę go zobaczyć przez drugiego człowieka. Czyli jeśli drugi człowiek przychodzi do mnie z miłością, to jest to, co tutaj mówi Kamila właśnie, nie? To ja, jeśli doświadcza miłości drugiego człowieka, to się pytam, dlaczego on to robi? I to jest coś, co robiło w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Chrześcijanie sobie pomagali. Nie wzajemnie dawali sobie miłość, ale także tym, którzy ich prześladowali, na przykład poganom. No i teraz oni pytali, dlaczego oni to robią? Oni mówili, no my to robimy, bo Jezus nam tak kazał, bo On też tak był dla nas, przyszedł i to dla nas zrobił. Po prostu my się wzajemnie miłujemy ze względu na Niego. I ci byli w szoku, bo mówili, no jeśli tak, to musi coś w tym być, bo normalnie człowiek nie zrobiłby czegoś takiego, nie? Nie jest w stanie, nie widzi w tym w ogóle sensu. Jak Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, tak? Normalny człowiek, znaczy normalny, jakiś właśnie niewierzący, no nie widzi, no po co mam go miłować? Skoro on jest dla mnie właśnie jakiś tam niemiły, czy czyni coś złego dla mnie, to jest w ogóle nielogiczne. Gdzieś tam właśnie ta logika ludzka nam podpowiada, że to jest chore. A Pan Bóg właśnie mówi co innego, ale to dla nas będzie miało sens dopiero wtedy, gdy no właśnie zobaczymy, że Pan Bóg nas też tak kocha. Taką miłością i wtedy będziemy chcieli się nam dzielić z innymi ludźmi. Wszystkimi. Czasami też problem leży w miejscu, jakby, że nie mamy czasu. I nam się wydaje, jakby, że nie mamy czasu, bo jednak jak chodzimy do kościoła, ile jest osób starszych, a ile jest młodzieży? To jest, myślę, no wprost proporcjonalne i no przez to, że teraz żyjemy w takich czasach, że czasami praca trwa od 15-16 godzin, żeby zarobić na rodzinę, dzieci, na wszystko, no to tak jakoś to wychodzi i wtedy nie czujemy wtedy potrzeby, żeby ten jeden dzień, który mamy wolny, albo dwa dni, spędzać tą godzinę w kościele. Tak często niestety jest. To na czym polega fenomen właśnie Światowych Dni Młodzieży, które gromadzą miliony młodych ludzi i nagle się okazuje, że ten kościół wcale nie jest taki no, stary, czy nie ma oblicza ludzi starszych, tylko jest właśnie kościołem żywym, kościołem ludzi młodych, pełnych entuzjazmu. Ja pamiętam ten obraz, który pokazywano w telewizji, kiedy Benedykt XVI był z młodzieżą w Madrycie i na tej płycie lotniska w momencie rozstrzelała się ta burza i padało, to trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Nikt z tej młodzieży nie wychodził, oni trwali w tym błocie, w tym wszystkim, w tej burzy, a jednocześnie też papież nie wyszedł, nie? Chociaż tam sugerowano mu, żeby się schronił, został, osłaniano go dwoma parasolami przed tym deszczem, ale był razem z tą młodzieżą, nie? I właśnie młodzi na kolanach, na płycie stadionu, setki tysięcy, miliony młodych ludzi. Na czym polega ten fenomen, że tu są, a w kościele ich nie widzimy? No myślę, że chodzi o wspólnotę po prostu. Te Światowe Dni Młodzieży, tak jak sama nazwa wskazuje, tam idzie młodzież. Jak idzie młodzież, to nawet ci, którzy nie są jacyś bardzo wierzący, na przykład idą tam po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć i przez to mogą się przekonać do tej wiary, co moim zdaniem jest świetnym pomysłem założonym przez Pawła II, Jana Pawła II. Czasami jest tak, że młodzi ludzie już stricte odnośnie tych Światowych Dni Młodzieży, że część osób, ja mam na przykład takich znajomych, że część osób wprost mi mówi, że jedzie tam, bo na przykład będą fajne dziewczyny, albo będą mogli sobie zwiedzić Kraków i tak dalej, i tak dalej. I ja mam też mnóstwo takich znajomych, którzy pojechali na Światowe Dni Młodzieży właśnie z takich pobudek, ale tam w pewien sposób się nawrócili i zobaczyli właśnie Kościół od tej nowej, innej strony i zostali w Kościele, zostali przy Panu Bogu, już z innych pobudek, nie dlatego, że są fajne dziewczyny, dlatego, że można się zabawić, tylko dlatego, że zakochali się w Panu Bogu. No i to jest gdzieś tam też właśnie taka nadzieja i coś takiego fajnego w Światowych Dniach Młodzieży, że mogę tam pojechać właśnie, tak, tu wracamy znowu do tego syna marnotrawionego, który też do ojca wrócił z pobudek, może nie takich bardzo, no takie, jakie powinny być, ale został już z innych.
I tak samo jest ze Światowymi Dniami Młodzieży, że ja tam mogę pojechać w ogóle nie mając jakiejś tutaj jakieś nadziei na jakieś doznania religijne i tak dalej, ale zostanę, bo właśnie coś się wydarzy. I to jest też, no tam jest intensywnie działa Pan Bóg i gdzieś tam otwieramy się na to działanie, dlatego że inni ludzie, widzimy innych ludzi, którzy mają to doświadczenie Pana Boga żywego w swoim życiu i gdzieś się tym dzielą i nas to inspiruje i myślę, że bardziej się wtedy właśnie otwieramy na to działanie Pana Boga niż tak jak na co dzień właśnie chodzimy do kościoła czy w niedzielę i właśnie często jest tak, no, że właśnie widzimy jakichś tam starszych ludzi tylko w tym kościele i to wszystko takie smutne i ten organista tak smęci, no i w ogóle i tak się nam wydaje, że jest tak nudno. I, no i gdzieś tam dla nas to jest nieatrakcyjne, a pojedziemy na takie Światowe Dni Młodzieży, czy nawet nie musimy jechać na Światowe Dni Młodzieży, ale wystarczy, że pójdziemy do jakiejś wspólnoty, czy na mszę młodzieżową i zobaczymy, że to inaczej wygląda. I to może nas przyciągnąć i w takiej sytuacji możemy gdzieś tam bardziej, to jest możliwe, że doświadczymy Pana Boga, bo gdzieś ta nas to bardziej zainspiruje. I właśnie, i nasze życie może się zmienić, ale gdzieś tam myślę, że ważne jest to, żeby... Bo ksiądz tutaj mówił, że później te osoby wracają i już ich w kościele nie ma. To myślę, że właśnie ważne jest to, żeby się na tym nie zatrzymywać, żeby dotrzeć Pana Boga też w takiej codzienności, takiej szarej codzienności, że On jest tak samo obecny na tej mszy świętej właśnie, gdzie ten organista fałszuje, gdzie są same babcie w kościele. Tak samo jest obecny jak na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy mnóstwo ludzi młodych śpiewa, tańczy i się razem bawi i raduje, tak? I grunt jest właśnie, żeby dostrzegać Pana Boga i tutaj, i tutaj. A nie jest też tak czasami, że Światowe Dni Młodzieży, one są pewnym wydarzeniem, dzisiaj mówimy eventem, i towarzyszą tym dniom no, różne wydarzenia, też kulturalne i tak dalej. I jakby no, to przyciąga, bo rzeczywiście coś dzieje. A potem wracamy trochę do takiej rzeczywistości, podziału takiej spokojnej. No, przychodzimy na mszę właśnie, nie, znaczy, trudno powiedzieć, że bez szału, to, że, no ale dobra, ten organista, który może przeciąga, jakaś tam starsza pani, która tam szepcze przy uchu i się nigdzie może skupić, tak? I to może zniechęcać. Właśnie jak zrobić ten przeskok, żeby nie szukali takiej nadzwyczajności, tylko właśnie szli z tego przekonania, idę uwielbić Pana Boga na mszę, a w ogóle żyję wiarą, ponieważ to jest fajne. Też zależy od podejścia, bo te Światowe Dni Młodzieży mogą być taką iskierką, taką pierwszą. A czy to, czy będziemy to pielęgnować dalej, czy nie, to tylko od nas zależy. Jeżeli będziemy wiedzieć, że to nam coś może dać, że to po prostu, no to jest dobre, no to będziemy to robić. Jeżeli przyjedziemy z tych Światowych Dni Młodzieży i stwierdziliśmy, kurczę, no było fajnie, no ale to nie umocniła się moja wiara, no trudno, no to tyle, no nic z tego więcej nie będzie. Mhm. Adrianna, myślisz, żeby pojechać do Krakowa? Nie. No, ja po prostu, ja nie jestem jakoś tak super wierząca i tak dalej, no mam swoje powody. Też wydaje mi się, że może te dni tam przyciągają tych młodych ludzi, bo właśnie tak jak ojciec mówił, to jest coś takiego nadzwyczajnego. Ksiądz, dobra. Ksiądz mówił, to jest coś nadzwyczajnego i no młodzi ludzie szukają jednak takich raczej przygód na początku tego swojego życia niż tam chodzenia do kościoła, no bo nie oszukujmy się, mi się wydaje po prostu, że idzie się na mszę i się nudzi, bo powtarza się te same regułki, czytanie jest takie samo co roku, dzień w dzień praktycznie, wszystko jest, się tak wręcz zlewa w jedność czasami mi się tak wydaje, więc nie wiem za bardzo, jak można by to zmienić, żeby chodzili do kościoła. A ciebie co by przekonało? Co by mnie przekonało? Gdyby było radośniej może i codziennie było o czymś innym, żeby były rozmowy, żeby... No, ja bym w ogóle zmieniła całą koncepcję mszy. Spotkania towarzyskie. Mamy reformatorkę. Tak. Bo po prostu wydaje mi się, że... nie no, sakramenty mogą zostać. Ewentualnie. Tylko po prostu, żeby to nie było takie formalne też i w ogóle, ja bym po prostu chciała się usiąść i porozmawiać sobie z tym księdzem i z tymi ludźmi, którzy są w tym kościele. Wiadomo, to trochę by było trudne, bo jest dużo ludzi na mszy. Ale może, nie wiem, w jakichś grupkach sobie o czymś porozmawiać, żeby tych księży było więcej. No nie wiem, też wydaje mi się, że w tych kościołach tam w Ameryce i tak dalej, gdzie śpiewają te całe zespoły gospel i tak dalej, to tam jednak się tańczy i się śpiewa i ci ludzie są tacy radośni i to jest jakieś takie, bardziej mnie to przekonuje. Chociaż wiadomo, raczej bym nie chciała na takie coś iść, bo nie za bardzo kręci mnie tam tańczenie na mszy, ale... Ale mamy adoracje, nie? Takie uwielbieniowe teraz właśnie tak. W tej formie. No myślę, że no, msza jest też takim szczególną formą modlitwy i może ona dlatego ma taki pewien schemat,
no, jest najwyższym aktem kultu, nie? Ale, ale rozumiemy te myśl, nie? Tak. Dobrze. Ale może nie zmieniajmy rytu mszy, niech zostanie. Nie, i tak już został zmieniony. Wiekowa i historyczna, że raczej bym nie doprowadziła do jakiejś zmiany. Piotr, pojedziesz na Światowe Dni Młodzieży? Myślałeś? Myślałem, ale nie wiem, czy pojadę. Kamila? No, jestem zapisana. Czyli jedziesz? Jadę z parafią, nawet organizuję tam zbiórki pieniędzy i tak dalej. Wszystko, żeby się udało. Bardzo jestem zaangażowana w to. Pięknie. Zależy. Tomek? Ja się zastanawiam. Już pogadałem z Kamilą. Namawiał go cały czas i nie chcę się przekonać. Bardzo wam dziękuję za obecność. Byli z nami dzisiaj Adrianna, Piotr, Kamila i Tomek z Zespołu Szkół Zakonu PR-ów. To jest dokładnie tak. Tak jest. Tak. Klasa druga dziennikarska. Liceum. Tak. Druga liceum właśnie, żeby nie było wątpliwości. Już za rok matura. Ja, niech ksiądz nie przypomina. Bardzo wam dziękuję, życzę wiele dobra, a dzisiaj rozmawialiśmy o orędziu Jana Pawła II na 14 Światowy Dzień Młodzieży, który odbył się w 1999 roku. Co mam czynić? Wspólnie z młodzieżą naszej archidiecezji pytamy, co chcieli nam przekazać papieże w orędziach na Światowe Dni Młodzieży? Przygotujmy się razem na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie.